Zaczynamy od tego, że nie ma porozumienia. Tak mówią rolnicy po spotkaniu i po rozmowach z marszałkiem Sejmu. Szymon Hołownia przyjął wczoraj wysłanników rolników i odebrał od nich postulaty. Poinformowali członkowie delegacji, która udała się do Sejmu, ale zaznaczyli, że nie zawarto żadnego porozumienia. To była zwykła rozmowa bez żadnych konkretów. Niestety nie udało się ustalić, oprócz obietnicy, że stworzony zostanie okrągły stół z przedstawicielami rolników i władz. Nic poza słowami. Liczymy na realne i konkretne działania. Na razie nic z tego nie ma, mówią rolnicy i dlatego zapowiadają kolejne protesty i kolejną blokadę stolicy, która podobno już w przyszłym tygodniu. Jestem bardzo przejęty teraźniejszością naszych relacji i przyszłością Grupy Wyszehradzkiej, powiedział dość wprost, przyznają państwo, premier Donald Tusk po rozmowach przywódców Polski, Czech, Słowacji i Węgier w Pradze. Szef rządu podkreślił, że testem na współpracę są wspólne działania na polu unijnym oraz wsparcie Ukrainy. Po dzisiejszym spotkaniu jestem umiarkowanym optymistą, zaznaczył Tusk i powiedział również, że nie wyklucza rozszerzenia embarga na ukraińskie produkty docierające do Polski, jeżeli Unia Europejska nie podejmie stosownych działań na tym polu. Z kolei premier Czech powiedział rzecz następującą. Słowacja i Węgry są gotowe, aby pomóc Ukrainie w sposób humanitarny, a Polska i Czechy natomiast są gotowe pomóc także militarnie. Chyba tutaj już nie ma żadnych pytań. Najnowszy sondaż mam dla państwa, sondaż poparcia partyjnego, który potwierdza pewien trend, z którym mamy do czynienia po 15 października. Wydaje się, że ten miesiąc miodowy dla rządu premiera Donalda Tuska się wydłuża. Z ostatniego badania przeprowadzonego przez United Service wynika, że w tej chwili na pierwszym miejscu mamy Koalicję Obywatelską z wynikiem prawie 33% poparcia. Na Zjednoczoną Prawicę wskazało 28%. Trzecia Droga cieszy się poparciem 15%, Konfederacja 9%, Lewica 8,5%. To jest Ekspres Biedrzyckiej. Zapraszam państwa. Ale zaznaczamy na początku, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości wybierają się z kontrolą do Ministerstwa Rolnictwa, a właściwie już się wybrali i zapowiadają kolejne kontrole. O, może tak to dokładnie doprecyzuję. Gdy rolnicy przygotowywali się do manifestacji wczoraj na ulicach Warszawy, grupa polityków PiS-u weszła do Ministerstwa Rolnictwa z tak zwaną kontrolą poselską. Politycy domagali się dokumentów dotyczących rozmów resortu ze stroną ukraińską. Te jednak decyzją ministra Czesława Siekierskiego zostały utajnione. Przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa pojawili się m.in. specjalista od rolnictwa Mariusz Błaszczak, były szef Ministerstwa Obrony Narodowej, specjalista od rolnictwa, były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda oraz specjalista od rolnictwa Paweł Jabłoński, były wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mariusz Błaszczak stwierdził jako specjalista od rolnictwa w wypowiedzi dla mediów, że podczas rządów jego partii podjęto stanowcze działania w celu ograniczenia napływu produktów żywnościowych z Ukrainy. To jest zupełnie co innego niż mówią rolnicy. No ale to może dlatego, że pan Błaszczak jest ekspertem od rolnictwa, a nie rolnicy przecież. Pan były minister obrony narodowej stwierdził, że konieczne jest podjęcie działań, które rozszerzą embargo na pozostałe produkty żywnościowe, a klub parlamentarny PiS złożył odpowiednią uchwałę w Sejmie. Zobowiązuje ona rząd do rozszerzenia embargo. Niestety ta uchwała trafiła do Komisji Rolnictwa, więc została włożona do zamrażarki. Powiedział Mariusz Błaszczak, który był bliskim współpracownikiem Elżbiety Witek, ekspertki od zamrażania wszelkich inicjatyw ówczesnej opozycji. Z kolei ekspert od spraw rolnictwa, pan były minister Buda, stwierdził, że czegoś takiego jeszcze nie było, że po 2 godzinach przygotowywania dokumentów okazało się, że minister podjął decyzję o ich utajnianiu. Oczywiście, że nie było, bo po prostu nie wpuszczano z kontrolami poselskimi na przykład do Orlenu, nawet przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli, więc nie było czego przygotowywać, bo sprawa została zamknięta, zanim została otwarta tak naprawdę w tej kwestii, więc warto to przypomnieć. I jeszcze tylko krótkie stanowisko pana ministra Siekierskiego, który stwierdził, że nie ma nic do ukrycia, ale na tym etapie rozmów ze stroną ukraińską uważam, że nie należy upubliczniać szczegółów. Przepraszam. Dziwi mnie, że tak poważne osoby nie rozumieją złożoności problemów. Wydaje mi się, że chodziło im tylko o zaprezentowanie, że robimy coś niewłaściwie. Ja jeszcze ekspertom do spraw rolnictwa Prawa i Sprawiedliwości przypomnę, że te ostateczne rozmowy polskiego i ukraińskiego rządu mają odbyć się 28 marca.
Szymon Hołownia, to już Państwu mówiłam, spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników, zaproponował okrągły stół, ciągłe rozmowy w sprawie problemów polskiego rolnictwa. Delikatnie mówiąc, nie spotkało się to z entuzjazmem protestujących, którzy kolejne protesty zapowiadają. Grupa Wyszehradzka podzielona w sprawie wojny w Ukrainie, Węgry i Słowacja, delikatnie rzecz ujmując, nie przedstawiły zbyt proukraińskiego stanowiska. Powiedziały, że jedyne co dopuszczają to pomoc humanitarna, a całą resztą niech się martwi Ukraina, bo tak naprawdę najistotniejsze jest to, żeby zachować pewne status quo, jeżeli chodzi o podział sił geopolitycznych. Ale na ten temat będziemy sobie dokładnie rozmawiać z panią dr Bonikowską później. Parlament Europejski tymczasem zdecydował, że długoterminowa pomoc finansowa dla Ukrainy popłynie, a jej łączna kwota to 50 miliardów euro. W związku z koniecznością wdrożenia mechanizmu wsparcia konieczna będzie też rewizja budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Prawo i Sprawiedliwość chce zablokować, drodzy Państwo, pracę Komisji Śledczej. Wniosek podobno jest już gotowy, a chodzi o wspomnianego przeze mnie wcześniej eksperta, w cudzysłowie, do spraw rolnictwa, byłego ministra spraw zagranicznych pana Pawła Jabłońskiego, który został odwołany ze składu Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. Jego zdaniem i zdaniem jego kolegów z PiS, w tym Przemysława Czarnka, było to odwołanie bezprawne i PiS zaskarża w związku z tym do, nie zgadną Państwo gdzie, Trybunału Konstytucyjnego legalność powołania w ogóle tej komisji śledczej. Więc rzeczywiście dużo pracy teraz ma pani Julia Przyłębska i jej koleżanki i koledzy. Tymczasem wyciekł mail członka zarządu Narodowego Banku Polskiego. Chodzi oczywiście o Pawła Muchę, czyli byłego ministra prezydenta Andrzeja Dudy. Do maila dotarł money.pl i w tym mailu czytamy, że Paweł Mucha wyraża zaniepokojenie w sprawie wydania dodatkowych niemal 5 milionów złotych na nagrody, dokładnie 4 milionów 600 tysięcy na nagrody w Banku Centralnym. I nie zgadną Państwo, kto był osobą decyzyjną, jeżeli chodzi o dysponowanie tymi nagrodami. Oczywiście prezes Adam Glapiński. No więc pytanie, czy Paweł Mucha coś wskóra w tej kwestii. Jeśli chodzi, drodzy Państwo, o Beatę Szydło, byłą premier, to mamy tutaj bardzo ciekawą informację. Bliscy znajomi byłej pani premier Beaty Szydło, Sabina Bigos-Jaworowska oraz Michał Kaszyński, zarobili w ubiegłym roku w Radzie Nadzorczej Banku PKO po ponad... Każde z nich ponad ćwierć miliona złotych. To najwyższe kwoty, jakie otrzymali członkowie Rady. Tym samym ze swoimi łącznymi zarobkami zarządów PiS trafiają do tak zwanego klubu milionerów. No i właściwie to są chyba najważniejsze informacje, drodzy Państwo. Jeszcze jestem Państwu winna uzupełnienie, choć do tej pory to jest niedobrze komunikacyjnie. Nie ma stanowiska Ministerstwa Finansów w tej sprawie, ale ja wczoraj mówiłam Państwu o tym, że w pierwszych dniach swojego urzędowania minister Domański zdecydował o tym, żeby przeznaczyć kilka milionów złotych na nagrody dla pracowników Ministerstwa Finansów. W sieci pojawiły się informacje dotyczące tego, że podobno była to jeszcze decyzja poprzedniej minister z rządu Prawa i Sprawiedliwości i że to było tylko wykonanie tej decyzji i że te pieniądze nie trafiły do polityków, ale do urzędników i że jest to zasadnicza różnica. Natomiast no, cały czas czekamy na jasny komunikat Ministerstwa Finansów w tej sprawie. Jeżeli ktokolwiek z ministerstwa zdecyduje się tę sprawę ostatecznie wyjaśnić, na pewno będziemy Państwu o tym mówić. A teraz już zapraszam na rozmowę z panem wiceministrem rolnictwa Michałem Kołodziejczakiem. Moje zboże stoi w magazynach, nie mogę tego sprzedać, bo nikt nie chce kupić. A jak chcą kupić, to za bezcen. Poniżej kosztów produkcji i to znacznie. 2/3 zaniżona cena. To nie chodzi o nas, tylko o was, ale wy tego jeszcze nie wiecie. Dla nas Zielony Ład 2 lata temu przybył tak abstrakcyjny, jak w tym momencie wycofanie gotówki, gotówka terminowa czy miasta 15-minutowe. Konsumenci jeszcze tego nie wiedzą, że jedzą bardzo niezdrową żywność, która jest napchana pestycydami, a te pestycydy u nas są od 20 lat, na przykład chloropiryfos, choćby nawet jest od 20 lat wycofany całkowicie u nas z użytku. Nie zgadzam się z polityką Tuska i chcę Unii Europejskiej taką, jaką stworzyli ją ojcowie. Polscy rolnicy z krwi i kości, mi gospodarstwo przekazywał dziadek. Ja to powiększyłem i teraz nie mam z czego żyć. To jest pokolenia, to są 3 pokolenia, na których my pracujemy, a teraz ktoś ściąga
oligarchowie czy ktoś inny z Ukrainy zboże pokątnie, gdzie my to wyłapujemy i napiętnujemy. I nikt nam nie pomaga w tej sytuacji. Nikt, dopiero aż doszło do nosa. Jak się woda wlewa do nosa, to już człowiek nie ma innego wyjścia. Dlatego ja bym też z chęcią teraz był z moimi dziećmi w domu, a nie tutaj w Warszawie, jadąc po nocach aż tutaj do was.